Teraz chciałam Cię zapytać, czy ty myślałeś kiedykolwiek o tym, aby powrócić do polityki? Nie, nie. Nie, nie, nie. Absolutnie. To nie jest dla mnie miejsce i sądzę, że tym powinni się zajmować ludzie ci, którzy chcą w tym być, a ja w tym nie chcę być i nawet, nawet nie chcę o tym myśleć ale miałeś epizody z no, polityką Ja byłem posłem Parlamentu Europejskiego i posłem Parlamentu Polskiego i nie jest to dla mnie zbyt dobry czas ponieważ zaniedbywałem w dużym stopniu to czym się powinienem zajmować przede wszystkim zawodowo oczywiście bardzo dużo wyjazdów nasilenie roboty praca ponieważ ja byłem posłem który nie brał wynagrodzenia w ogóle nie brałem pensji. Nie robiłem żadnych kombinacji jak wielu innych kolegów z ław poselskich, którzy mając swoje firmy przepisywali je na żony, kochanki, córki, synów. Nie, i prowadzili dalej swoją działalność. Ja absolutnie zrzekłem się wynagrodzenia i praktycznie przez całą kadencję w parlamencie polskim nie wziąłem nawet złotówki. Jakie masz relacje z Lechem Wałęsą? Muszę powiedzieć, że bardzo dobre relacje mam z Lechem Wałęsą. Ostatni raz m, widzieliśmy się niestety na niezbyt miłej e, i okazji e, tego spotkania, ponieważ był to pogrzeb Andrzeja Lepera. E, z ostatnim, z, w ostatnim czasie e, są rozmowy na temat ewentualnie ochrony prezydenta, jeżeli zostaną. E, w, wszelkie kwestie techniczne. Ja ze swojej strony, tak jak zadeklarowałem, zadeklarowałem osobie, która była z ramienia prezydenta w trakcie rozmowy ze mną, że jesteśmy w stanie to zrobić, jesteśmy w stanie to absolutnie chronić prezydenta bezpłatnie. Oczywiście musimy to wszystko uzgodnić, gdzie, co i jakie będą warunki ewentualnie naszego udziału w ochronie prezydenta. Jesteśmy nawet w stanie z prezydentem. Lech Wałęsą pojechać do Moskwy. Tu nie ma absolutnie najmniejszego problemu. Jesteśmy do dyspozycji prezydenta Lecha Wałęsy. W każdym przypadku, tak jak zresztą to zostało powiedziane przeze mnie w rozmowie z osobą, która była wyznaczona przez prezydenta Lecha Wałęsę, który zresztą bardzo życzliwie z tego co się dowiedziałem i z dużym zainteresowaniem i akceptacją wyraził się o chęci pomocy prezydentowi przez biuro Rudkowski. Dlaczego Znowu chcielibyście robić coś bezpłatnie, bo tutaj w tańcu z gwiazdami także nie pobierasz wynagrodzenia, można powiedzieć, za swój udział w show, tylko przekażesz je na cele charytatywne. Tak, przekażę oczywiście moje honorarium na rzecz Fundacji Pomocy Wdowom i Sierotom po poległych policjantach. Jeżeli chodzi o pomoc prezydentowi Wałęsie, mam dla niego bardzo duży szacunek za to, co zrobił dla nas wszystkich. Moja sytuacja ekonomiczna jest na tyle dobra, że mogę sobie pozwolić na to, żeby i przekazywać pieniądze, powiedzmy, z tańca, z gwiazdami na wybrany przeze mnie cel, tak jak powiedziałem, fundację po poległych policjantach dla wdów i sierot. Natomiast jeżeli chodzi o... Prezydenta Wałęsę. Myślę, że jeżeli dojdzie do rozmów i zostaną wskazane punkty i miejsca, gdzie mamy zabezpieczyć bezpieczeństwo prezydenta Lecha Wałęsy, z pewnością zrobimy to najlepiej jak potrafimy. I tak jak co niektórzy już pisali mysz nie przeszli się, która mogłaby w jakikolwiek sposób zaszkodzić prezydentowi Lechowi Wałęsie.